Miecz jest traktowany jako królowa broni chińskich, w związku z tym praktycznie każdy styl chińskich sztuk walki ma w sobie formy z mieczem, techniki walki miecza. Więc tutaj oglądamy też fragment formy z mieczem. Miecz, chiński miecz jest bardzo charakterystyczny, jest prosty, ostrza ma z dwóch stron. Jest traktowany jako broń najtrudniejsza, broń defensywna, no i też jako broń taka bardzo elitarna. Podobno, żeby nauczyć się władać mieczem i żeby te umiejętności były skuteczne, potrzebne było około 10 lat nauki. Biorąc pod uwagę, że trening umiejętności bojowe szabli rozwijane były dużo szybciej, szabla była bronią bardziej pospolitą, a miecz faktycznie bronią bardziej elitarną. Tak, no z punktu widzenia chyba już takich treningów energii wewnętrznej, to jest też istotne, w jaki sposób przekazywać tę energię trochę do obiektu, który trzymamy w ręku, prawda?